muszę powiedzieć, że jestem całkowicie zbulwersowana faktem, że nasze dzieci są traktowane jako, jako osoby, które mają, mogą brać udział w polowaniach. Nie ma nic straszniejszego dla dzieci niż uczestniczenie w takim procederze, który wiąże się z zabijaniem, wiąże się z agresją, który uczy dzieci obojętności, a czasem wręcz łączy udział w polowaniach z jakimś sukcesem życiowym. Na to nie ma naszej zgody. Nie możemy tolerować takiego procederu. Brawo! Co więcej, mnie też jako posłance bardzo trudno zgodzić się na to, żeby twarzą Sejmu był myśliwy ze strzelbą. Nie może być tak, żeby Sejmowa Komisja Środowiska była zdominowana przez posłów jednej opcji, którzy opowiadają się za tego typu regulacjami prawnymi. Bez posłami, ze strzelbami, bez posłami, ze strzelbami, bez posłami, ze strzelbami. Proszę Państwa, konieczność zakazu, a w każdym razie ograniczenia strzelania kulami ołowianymi podczas polowań, które bardzo zatruwają nasze środowisko naturalne. Co więcej, nie ma zgody na to, żeby na naszej własności, na naszej ziemi prywatnej hulali jacyś myśliwi ze strzelbami i strzelali wbrew naszej woli na naszym prywatnym terenie. Czyli tu też trzeba ograniczyć prawo myśliwych do polowań na terenie prywatnym. W bliskiej odległości od naszych domów jest też absolutnie nie do zaakceptowania i też musi ulec zmianie. Pracujemy nad poprawkami do ustawy i deklaruję, że takie poprawki złożę. Dziękuję bardzo.